koniec. Role główne Jonathan Bowes, autor się wcielił w główną rolę, ale też w Hadena na przykład. I w Rasseta. I są tu też osoby, na przykład w rolę niektórych się wcielił autor Barrow Hill. Pan Clark, Matt Clark. Zresztą Emma Harry też jest znana z Barrow Hill. Nawet tam była postacią w grze i pod siebie podkładała głos. To ciekawe. Na końcu widzieliśmy datę 2008 rok, że zwerbowano Lucy w 2008 roku. A ponoć w intrze, ja tego nie widziałem, będę musiał sobie zobaczyć, jest, że na tym ekranie, że Nigel był zwerbowany chyba w 78 właśnie jakoś. To by się znów nie kleiło trochę. I tak, jak oceniam grę? Na siódemkę. Dlaczego na siódemkę? No wiadomo, wady, dużo wad takich technicznych. Brak mapy, jest łażenie w te i we w te. Przez duże obszary to czasem zajmuje w krańcowych momentach 2 minuty 40 sekund w jedną stronę. To jest bardzo dużo. A można by to rozwiązać w kilkanaście sekund. No i wiadomo, animacja postaci, wygląd postaci kiepskie. Dubbing kiepski. Dialogi na początku zwłaszcza trochę drętwe. Być może przez polski przekład troszkę. A chociaż tu jest tyle do tłumaczenia było, że i tak dobrze, że się chciało dystrybutorom tłumaczyć w ogóle. Bo tu ogrom tekstu jest. Też ten system dialogowy, czyli właściwie stałe kwestie przez cały dzień, przez co czasem te pytania jakoś nie pasują do momentu, w którym je zadajemy. No i jeszcze tam parę takich pomniejszych usterek, parę bugów. No. Natomiast zalety. Grafika ciekawa. Fajne odwzorowanie prawdziwych miejsc. Grafika ciekawa przez to, że czarno-biała w 95%, 5% w kolorze. Fajnie się to wyłapuje, to co jest w kolorze. Fabuła. Zwłaszcza to, jak jest wielowątkowa i jak są te wątki rozbudowane. Właśnie przez tę mnogość różnych notatek, choćby przez to muzeum, w którym są rekwizyty, w którym są nawet filmiki. Więc naprawdę wątki są fajnie rozbudowane. Też gra jest fajna przez tę niepewność, przez to, że nawet w całości każdy może zinterpretować wydarzenia po swojemu. Ponieważ no, możemy się dalej zastanawiać, o co tam, no może nie tyle o co chodzi, ale czy mieszkańcy Saxton byli duchami, czy prawdziwymi ludźmi? Wiemy, że Katrin Carswell i Robert Carswell to były duchy. No i kilka duchów, których tożsamość odkryliśmy, między innymi ten chłopiec i dziewczynka. Natomiast pozostali mieszkańcy, zauważcie, że każdy jakby żył w innym czasie. Dla każdego był inny rok. Już bohater zauważył, że zawiadowca stacji się tak jakoś staromodnie ubiera. To samo Bob Towne miał taki oldschoolowy, to tak nazwę, ten swój warsztat. Później widzieliśmy list z 52 roku, nasz list. Taki pamiętnik Christiny, w którym była już ta Nanny Noah, w którym był Gruel. Znowu Lucy Morgan też wyglądała na takie współczesne osoby, tak samo ten detektyw.
Więc tak jakby każdy żył w swoim czasie, a wszyscy... I każdy myślał, że to jego czas jest w tej chwili, obowiązywał. Wiadomo, że Lucy jest z czasów współczesnych, natomiast tym głównym bohaterem, Nigelem, to nie do końca, bo tam się pojawia list od Hadena z 78 roku, jeśli Wintrze też jest zwerbowany w 78 roku, no to też jest kolejna zagwozdka. Więc który mamy rok? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest, czy mieszkańcy są duchami, czy Nigel też może jest duchem i Lucy? Czy wszyscy są duchami? Jeśli nie wszyscy, to którzy są duchami, a którzy są prawdziwymi ludźmi? Czy może Nigel to jest taki jakby awatar wysłany przez Hadena, nieprawdziwa postać, tylko tak jakby awatar postaci. No. I czy miasteczko Saxton to jest prawdziwe miasto i te wszystkie lokacje czy są prawdziwe? Czy to jest jakiś obraz wygenerowany przez tego Hadena? To był taki film, nie pamiętam, 13 piętro chyba się nazywał, w którym rzeczywistość była wykreowana przez kogoś. Taka miniaturka, w którym pociągał za sznurki... No, jacyś tam ludzie pociągali za sznurki, ludzie a ludzie ci zaprojektowani w tej zaprojektowanej rzeczywistości, oni myśleli, że są prawdziwymi ludźmi, że wszystko, co się dzieje, jest prawdziwe, a okazało się, że to jest fikcja zaprojektowana przez kogoś. Więc tu też tak może być. Nie wiadomo, czy to Saxton jest jakimś wytworem Hadena, być może na bazie jakiejś prawdziwej miejscowości, która istniała. Natomiast dzięki tym swoim jakimś nowinkom technologicznym Haden potrafił to miasto jakoś odwzorować i wysłał tam Nigela i Lucy, bo Lucy też została zwerbowana przecież przez niego, co widzieliśmy na końcu. No dlatego jest wiele pytań. Są pytania, kto tak naprawdę zabił Hardacra? Kto tak naprawdę obdzierał ze skóry te koty i jakoś realizował... Czuł się jakimś duchowym spadkobiercą tych Aegerów? Miał chronić korony? Czy to był rzeczywiście Gruel? Gruel no niby wysyłał te listy, prawdopodobnie on. Chyba, że ktoś... Specjalnie się podpisał na końcu, że to jest Gruel, znaczy tym nazwiskiem EG, Edmund Gruel. No ale nawet jeśli to on te listy wyklejał, no to złapali go na tej podstawie, że on niby, on złapał Spivey'a, kota Morgan Mankle, ale zauważmy, że ten Gruel płakał za Jemimą. Okazało się, że Jemima to była jego żona, a ta lalka pewnie mu ją przypominała, to była też taka duchowa pozostałość po żonie, więc można też przypuszczać, że Gruel mógł być duchem i to była sprawa tej żony jakaś, której on no nie załatwił. Więc tak można to wywnioskować. Jemu akurat Nigel nie pomógł, kilku osobom pomógł. Kilku duchom. No i złapano... I kot, prawdopodobnie kot Spivey, porwał tą lalkę Jemimę i wrzucił ją do ognia. I dlatego ruszył za nim Gruel i go złapał. No i był po prostu w furii, był zrozpaczony, że stracił Jemimę, że ona może chciała ją też wyciągnąć z tego ognia i go wtedy złapano. Więc to nie jest oczywiste, że on te wszystkie koty złapał i obdarł ze skóry. Więc to też jest kolejne pytanie. Czy to rzeczywiście był Gruel, czy jednak kto inny? Jeśli kto inny, to kto? Wiele wątków jest tu otwartych, niewyjaśnionych, czy nie do końca wyjaśnionych, zostawiających pole do interpretacji. Jest wiele takich szczegółów, szczególików, między innymi właśnie dotyczących ubioru, czy wyglądu pewnych ludzi, czy wyglądu ich miejsc pracy, domu. Właśnie z tego trzeba sobie tak wywnioskować, który jest rok. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, na takie szczególiki, bo każdy szczegół tu może być ważny i każdy szczegół może później prowadzić nas do innej interpretacji. Też jestem pewien, że wiele rzeczy pominąłem. No i trudno mi sobie tak
jednoznacznie ocenić, która ta interpretacja może być słuszna tej fabuły. Czy to są duchy, czy to nie są duchy, bo i Nigel był tak ze dwa razy przedstawiony jako duch i obraz był taki zamazany, więc to naprawdę jest niezła zagwozdka ta fabuła. No kontynuacja jakaś chyba ma być, bo przynajmniej pojawiały się jakieś informacje dotyczące kontynuacji. No ja bym chciał, i bo naprawdę jeśli by tak się przyłożył do fabuły Jonathan Bowes jak z The Lost Crown i do tego naprawił te no, fatalne błędy nieraz techniczne, już rozumiem, że może dubbing, no nie stać go na zatrudnienie jakichś profesjonalnych aktorów czy lektorów, natomiast no mapę dodać koniecznie mapę dodać, jakoś to poradzić sobie może lepiej z tą liniowością, bo to też czasem no nie powinna być aż tak duża, przynajmniej jeśli mamy taką dużą połać terenu do odwiedzenia. Naprawić animację postaci, żeby postać no albo mogła biec, albo się chociaż szybciej poruszać i nie tak drętwo. No jeśli by chociaż to naprawił, to naprawdę kontynuacja mogłaby być co najmniej bardzo dobra, co najmniej na 8. No ja mam nadzieję, że w taką kontynuację zagram. Oczywiście po polsku, bo tu jest tyle tekstów. Mój angielski nie jest jakiś wybitny na pewno. To no źle bym się czuł, grając w grę z taką dużą ilością tekstu po angielsku. To pewne. Dlatego ja się bardzo cieszę, że IQ Publishing jednak wydało tę grę po polsku i sięga też po takie przygodówki, no, niskobudżetowe, po przygodówki indie, niezależne. Raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem, bo nas na przykład z Alpha Polaris już mimo wszystko według mnie była trochę gorszą grą niż The Lost Crown, no ale... Ale dobrze, że możemy mieć duży wybór przygodówek po polsku, to jest fajne. Nawet jeśli tam nie każda gra jest wybitna, nie każda nawet jest bardzo dobra, czasem się jakieś wpadki trafią, ale im większy wybór dla mnie, tym lepiej. Bo przygodówki, akurat inne gatunki nie muszą być po polsku, to też zależy od gry, no. Ale jest wiele gier, w których nie ma tyle tekstu, natomiast w przygodówkach jest zwykle dużo dialogów, jest też często trochę tekstu do czytania, tekstów, jakichś notatek różnych, więc w przygodówkach, jeśli ktoś nie zna bardzo dobrze języka, no to później ma problem grając obcojęzyczne wersje, prawda? No, natomiast, tak jak mówię, liczę na to, że jeśli ktoś z Was obejrzał do końca, to może pokusi się o własną interpretację, napisze. Jeśli przekroczy ilość znaków w komentarzu, to ja się nie obrażę, nie potraktuję tego jako spam, nawet jeśli będzie chciał referat napisać, to niech zostawi 20 komentarzy pod sobą nawet. Jeśli będą na temat, jeśli będą konkretne, to ja się tylko będę cieszył, bo też miło porozmawiać czasem o grze, o jej treści, o tym, co było fajnego, o tym, co nie było fajne, no i o tym, jak ją rozumiemy. Bo ja też liszę na to, że ktoś mi może podsunie też jakąś inną myśl, której nie wziąłem pod uwagę w kontekście fabuły The Lost Crown. No i cóż, to tyle. Do usłyszenia w kolejnych projektach. Cześć!